Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się czujecie po podwójnej kolejce? Ja ograłem 93 punkty. Jak na drużynę free hitową, patrząc na to, że ludzie z bench boostem ugrali po 100 parę punktów, no to moje 93 punkty nie wygląda tak źle. Z drugiej strony wiadomo, żeby się chciało mieć 100 punktów, no to jest przecież rzecz oczywista, że kurde, 100 punktów to 100 punktów. Można byłoby wypić sobie wtedy szklaneczkę czegoś mocniejszego. Ale jak patrzę na ten mój skład, który ułożyłem na freehicie, Aguero na C z kontuzją, no masakra. Słupek, kontuzja. Dobrze, chociaż ma te dwie asysty, to jest 16 punktów. Wczoraj Sterling w ogóle nie zagrał. De Bruyne chwilkę. Doherty uratował mój zespół tak naprawdę. Co jeszcze? Alba 4 punkty, masakra totalna. Grealish 4 punkty, McBurnie 4 punkty, Arnold 7, Henderson 13, Lundstrom 5. I to byłoby na tyle, kurczę. Jest awans w overallu, no bo było 520 tysięcy, jest 438 tysięcy. Więc powiedzmy, że to też jest na plus i spoko. No. Będziemy tutaj atakowali. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na tą kolejkę mam straszny zgryz w ogóle. Jeszcze tylko zapytam, jak live wam się podobał? Spoko? Wyszło? Podobno spoko, ale mi jest trudno obiektywnie ocenić. Z mojej perspektywy za dużo rzeczy działo się dookoła i mój komputer, kurde, nie ogarnia tak, jak powinien ogarniać, więc nie wiem, czy szybko wrócę do tych live'ów. Zobaczymy. Może jak sobie sprawię kiedyś lepszy sprzęt, to będzie na pewno łatwiej. Dzisiaj nie jest to takie proste. Wracając już do FPL-a, to z Jimenezem na C wychodzę na kolejkę 31. Myślę, że te wisienki u siebie dla wilków to będzie coś prostego. Dlatego też tego Jimeneza tutaj wstawiam do składu. I nie wiedziałem, co mam zrobić z Aubą. Wczoraj jeszcze Gareth mi trochę zakręcił w głowie. W sensie ja w ogóle nie byłem przekonany, żeby go sprzedawać, no tak jak mówiłem zresztą wcześniej, tak, że dla mnie po tych 7 strzałach, po tym, co on pokazał, no to nie jest gościu, którego jest koniecznie trzeba go sprzedawać, bo przecież coś tam robił. Zagra zaraz z Norwich u siebie, gdzie zakładam, że będzie dobry wynik dla Arsenalu, a chociażby dla Auby. I też wydaje mi się, że ten transfer byłby troszeczkę taki na siłę, bo no, może DCL jest takim zawodnikiem do ataku, którego należałoby wstawić. No ale DCL teraz zagra z Norwich, a Auba zagra za te kilka dni już, nawet nie wiem, czy to są, trudno powiedzieć teraz 2 tygodnie, jak te mecze są praktycznie codziennie, więc zagra za chwilę swój mecz z Norwich, więc mam nadzieję, że wtedy wyjdzie i mam nadzieję, że wtedy zrobi to, co ma zrobić, no bo on jednak walczy o koronę króla strzelców i to myślę, że pewno powalczy o nią do samego końca. Salaha chciałem sprzedać. Myślałem o tym, po czym odpaliłem stronkę i zobaczyłem, że on na 14 spotkań u siebie ma 14 bramek. Wiadomo, że, nie, że raz zdobywał 0, a raz 2 gole. No ale no, nie sprzedaje się zawodnika, który będzie grał w meczu u siebie, który ma taką predyspozycję do bramek w spotkaniach u siebie, który nazywa się Salahem. I cóż, no, nie wyrzucę go teraz. No. Chociaż mnie kusiło, bo chciałem kupić Richarlisona i Fernandesza. Richarlison super wyglądał w meczu derbowym, chociaż mecz był słaby, no to on tam wyglądał ok i byłby fajną różnicą na teraz. Więc zostaje mi Salah, zostaje mi Auba, zostaje Ing, zostaje De Bruyne, Jimenez na C, Barnes zostaje, Doherty zostaje, Trent zostaje, Lascelles zostaje, McCarthy zostaje w bramce. Wyszło mi, że sprzedam Van Dijk'a. Przed meczem u siebie z Crystal Palace sprzedam Van Dijk'a, zaryzykuję.
Może faktycznie ten Ayu zdejmie podwójny pod tego clean sheeta, u mnie to byłby podwójny clean sheet, może tego nie zrobi, ale no, chcę mieć Fernandesza w składzie, myślę, że może wyjść ok, taka wymiana, no i też nie jest to wymiana na jeden mecz, tylko Fernandesz po prostu musi być w składzie, bo za dużo osób go kupiło, on ma za dobrą formę, za dobrze gra, karne strzały, Pogba wróci, będzie jeszcze lepiej. Teraz mają spotkanie z Sheffield u siebie, bez bramkarza, bez środkowych obrońców. Liczę na to, że to jest właśnie ten ruch, który trzeba zrobić, więc tak zrobię. No, Van Dijk out, Aaron Moy out, niestety, no już muszę go sprzedać, moją różnicę w składzie, muszę sprzedać. I tak, i będzie minus 4, to minus 4, które będzie mnie w tej kolejce dużo kosztowało, bo wy sobie tam zagracie free hity, wy sobie zagracie dzikie karty. Ja takich udogodnień w tym momencie nie mam, został mi już tylko bench boost, więc tak sobie zrobię. I zobaczymy, co życie przyniesie. Ryzykuję sobie z kapitanem, bo to będzie Jimenez na C, a myślę, że zbyt dużo osób Jimeneza na C nie będzie miało. I tak. I kończę, słuchajcie. Kończę. Zobaczymy, co życie przyniesie w tej kolejce, która zacznie się we wtorek, a skończy się w czwartek. Będzie na pewno zabawnie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, że byliście wczoraj na tym naszym live'ie. Myślę, że jak ktoś go odsłucha dzisiaj, to też będzie się go spoko oglądało. Może bez pierwszych tam kilku minut, kiedy nie było dźwięku, ale można sobie przewinąć. Tak więc pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wystawią dzisiaj Kane'a na C. Podwójnie pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.